Dzień dobry. Witam wszystkich ponownie bardzo serdecznie. Dzisiaj obiecane wideo na temat parkowania. Zacznę od tego, że wymienię po prostu krótko mówiąc zalety i wady parkowania. Ja nie wiem, czy ja znajdę jakieś wady, bo wy wiecie doskonale, że ja jestem wielbicielką parkowania ale właściwie to ja chyba powinnam zacząć od przedstawienia się, bo zawsze wszyscy youtuberzy wiem, że najpierw zaczynają od tego, że mówią kim są. Ja mówiąc tutaj teraz do was mam wrażenie, że wszyscy przecież przychodzicie po to, żeby mnie posłuchać, czyli wy wiecie kim ja jestem, no ale może zajdą czasami osoby, które mnie nie znają. Ja mam na imię Joanna i od kilku lat um, zajmuję się wyszywaniem haftem, um, zajmuję się haftem krzyżykowym. Nauczyłam się wszystkiego naprawdę sama od Samych podstaw, korzystając z bogatych zasobów internetu. Czyli najpierw czytałam, chodziłam po różnych stronach, sobie oglądałam, a potem zaczęłam oglądać filmy na temat haftu. No ale do, do brzegu, jak to mówią, do brzegu. Czyli dzisiaj opowiem Wam o tym, jak. Widzieliście, jak ja zakończyłam nitkę, zrobiłam to szybko, automatycznie i nie zwracając uwagi na Was, ale dobrze, to ja za chwilę będę wyszywała dalej, może znowu coś tam zrobimy, takiego, że będę mogła pokazać. Słuchajcie, no, dlaczego ja zachwyciłam się parkowaniem? Ja chwileczkę nawlokę igłę i nitkę i zaraz powiem, bo ja tutaj mam kartkę, którą mam spisane, co chcę powiedzieć, wszystkie rzeczy tak. Zacznijmy po kolei zatem. Zaczęłam wyszywać, szukać nauki o parkowaniu, ponieważ bardzo spodobały mi się zdjęcia i filmiki, które pokazywały te hafty, ogromne, ogromne, wielkie obrazy. I z tymi niczmi, i taki uporządkowany, wiecie, taki równiutki, równiutka taka kreska oddzielająca pole wyhaftowane od tego niewyhaftowanego. I myślę, ja też tak chcę, zapragnęłam też mieć takie hafty u siebie w domu, też taką metodą chciałam zacząć wyszywać. No i zaczęłam szukać. Czyli tak, po pierwsze, wygląd, prawda? Spodobało mi się to, jak te krzyżyki tak pięknie wyglądają, że one są takie równiutkie. Po drugie, no, mi zawsze podobały się wielkie obrazy. Ja nie jestem generalnie miłośniczką hawcików, takich, wiecie, malutkich, jakkolwiek one są przeurocze i szanuję dziewczyny, że wy to wyszywacie, że takie rzeczy lubicie. Niech każdy robi to, co lubi. Nie krytykuję absolutnie. Mnie po prostu te maleństwa nigdy nie zachwycały. Ja zawsze um, pragnęłam wyszywać wielkie, ogromne obrazy. I Rosjanki nazywają to wprost gigantomania. No dobrze, niech tam będzie sobie jak zwał, tak zwał. I ym, w każdym razie mi się to podobało. I. i ym, Wszędzie, gdzie ludzie zaczynali mówić o tych obrazach i gdzie widziałam kobiety wyszywające te wielkie obrazy, to jednak najczęściej pojawiało się, um, pojawiał się temat parkowania, czyli tak zwanej parkowki po rosyjsku, bo okazuje się, że jednak wyszywanie takich wielkich obrazów um, metodą kolorami to ona nie przynosi dobrego efektu. A dlaczego zaraz o tym powiem? Czyli teraz powiem, a zobaczcie, teraz będę musiała kończyć. Nitkę. Ten kolor, który w tej chwili wyszywam, on pojawia się bardzo daleko ode mnie. O tym przeciąganiu nici w parkowaniu też będę mówiła. No dobrze, skupmy się na razie na tym, jak ja kończę nić. Zobaczcie, niby teraz mam przykryć ten krzyżyk, prawda? To już jest drugie, drugie ramię mojego krzyżyka, ale ja z powrotem wyciągam igłę w tym samym oczku, w którym zaczynałam ten krzyżyk. Po prostu w tym samym miejscu jeszcze raz wyciągam, przewlekam ten krzyżyk, nie do końca nitkę, tak nie, nie do końca ją przeciągam, zostawiam sobie tutaj u góry pętelkę, bo ja pod spód wsadzę jeszcze raz, po prostu jeszcze raz y, zrobię o tutaj to ramię i tą nitką, o tą pętelką, którą trzymam w ręku, przykryję mój krzyżyk o do końca, i ta nitka, wierz, wierzchnia, ta, co u góry przykryła krzyżyk, ona będzie trzymała tę moją nitkę. Teraz muszę skończyć, bo zobaczcie, nić, którą trzymam, chcę uciąć, ona jest pod spodem, pod kanwą, więc ja pod kanwą nic nie robię, nie umiem robić po omacku. Bo są kobiety, które pod spodem, pod kanwą ucinają. Ja tego nie robię, bo nie umiem. I ja z powrotem wyciągam, czyli jeszcze trzeci raz, tak? Przeciągam nić przez to samo oczko. O, i teraz po prostu ucinam przy samej dupie, że tak powiem, przy samej kanwie. O! I nie ma śladu po tym. I nitkę, którą została mi bardzo duży kawał na igle, wstawiam po prostu do organizera biorę kolejną igłę z mojego magnesu. Widzieliście to? Jeżeli będzie okazja, to ja jeszcze raz. Teraz natomiast oczko, które jest przed nami, to jest nowa nitka, którą muszę sięgnąć z organizera. Czekajcie, żeby mnie poruszyła telefonem. Uwaga, uwaga. Bo sięgam nitkę, cierpliwości. Robię to w tak dziwny, wygięty sposób. Tutaj, o, wyciągnęłam. Teraz będzie szedł kolor taki intensywnie zielony. Zobaczcie, wsadzam. Generalnie zasada przy parkowaniu jest taka: to już o tym wiecie, że zawsze w tym samym oczku parkujemy nitkę. Czyli jeżeli ja tutaj mam na przykład przyparkowaną nić, to ja wiem, że ten krzyżyk będzie szedł. Bo ja zaczynam dolny prawy róg, tak? Czyli ten krzyżyk to będzie o ten, to jest to oczko, które trzeba tą nitką zrobić. Natomiast teraz jak zaczynam, stawiam. I nitkę tutaj do tego oczka, że tak powiem górnego, nie, nie dolnego tam, gdzie powinnam zacząć, bo ja tę nitkę tylko tak przeciągam w dół. To nie jest, ona tu nie będzie w ogóle nic robiła, tak? Ja tylko sobie zaczynam. Teraz od dołu wbijam się w, krzy, w tak środek krzyżyka, jakby, tak? Bo zobaczcie, ta kanwa, jak się dobrze przyjrzycie, to ona ma tak poziome i pionowe takie. No nie wiem jak to powiedzieć, no takie nici lecą i ja przeciągnęłam jed przez jedną część tego, przez jeden środek, teraz wbijam tutaj obok w drugą tak i mój mikro on się schowa, nie będzie go widać, natomiast o, tą nitkę, tę końcóweczkę przyciągam tak, 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 żeby ledwo, ledwo wystawała. Ona się później schowa, powiem Wam kiedy. I teraz delikatnie na razie przeciągam nić, żeby nie wyszarpnąć jej z kanwy. Normalnie robię swój krzyżyk i wyciągam. I teraz wbijając oczko, w to, tu koniuszek taki stoi, naprawdę mikroskopijny. To ja muszę moją igłą i nicią, ja ten koniuszek przeciągam na lewą stronę i jego nie ma. I teraz ja mogę szarpać naprawdę moim krzyżykiem, ja go nie wyszarpnę, ale wiecie co ja teraz robię? Ja sprawdzam, czy nigdzie tutaj dalej nie ma kolejnego krzyżyka do zrobienia tym kolorem. Nie, nie ma, czyli zobaczcie, to jest tak zwana jedyneczka, tak? Czyli jeden. Pojedynczy krzyżyk, który zaczęłam i od razu skończę. I ja go kończę dokładnie taką metodą, jak kończę wszystkie krzyżyki. Tu się nic nie zmienia. Czyli wyciągam igłę z powrotem, drugi raz, przeciągam pod spodem pod moją pętelką. Psy będą szczekały, przepraszam. I przeciągam pod spód. O, widzicie, został przykryty i on naprawdę już nie wypadnie. No i teraz wyciągam jeszcze igłę z powrotem na prawą stronę, żeby móc uciąć. Moją nitkę, czekajcie, o właśnie. Pamiętajcie, że ja siedzę wygięta w dziwny paragraf, bo ja nagrywam filmik dla Was. I to jest moja jedynka. Pojedynczy krzyżyk został wykonany, żeby Wam pokazać. Dobrze, idziemy dalej. Mamy teraz, oha, nie mamy teraz nici, czyli znowu muszę zacząć. Nie, tu miałam. Zobaczcie, widzicie, i to jest zaleta parkowania. Bo ja, gdybym wyszywała kolorami, to może bym tym kolorem o tym poleciała Bóg wie gdzie, może bym go nawet już skończyła i ucięła. I teraz miałabym, o matko, a tu w pobliżu było, był jeden krzyżyk w tym samym kolorze, a ja już skończyłam, pomyliłam się, muszę znowu jedynkę tworzyć. A natomiast to jest zaleta parkowania. Ja mogę z moim kolorem, który jeszcze nie. Nie, nie będę go przyciągała. Zobaczcie, dobrze, powiem na temat przeciągania nici. Tak samo jak w metodzie parkowania, tak samo w metodzie um, kolorami, to wy decydujecie, czy przeciągniecie tę nić, przeciągnąć przycią o te trzy oczka i tutaj ją dalej po pociągnąć, czy może polecieć nią w dół, bo tutaj ten kolor właśnie idzie w dół, bo widzę na wzorze, tak? Teraz ja decyduję, że Tę moją nitkę, ona jest nie za specjalnie długa, to już niewiele nią zrobię, króciutka, no ale jeszcze kilka krzyżyków postawię, więc ja zdecydowałam, że niech ona sobie tutaj jest, ja nią polecę w dół. Natomiast tutaj patrzę, że jest spora plama mojego koloru, ona też będzie szła w dół, to ja sobie nową nitkę zacznę, żeby nie robić niepotrzebnych tych praciarzek, wiecie, tych przeciągnięć pod spodem, pod lewą stroną kanwy, bo szkoda mi nici i to jest właśnie to, że niektóre panie, które nie lubią parkowania, mówią: A bo parkowanie, bo tyle nici się marnuje, bo te pod spodem, pod, lewe, pod lewą stroną kanwy te nici lecą niepotrzebnie, w tej i we, w tej je przeciągamy. Nie, ja tego nie robię, bo mi jest szkoda nici. Ja jestem generalnie chciwa na nici bo no kosztują no co ja będę wam tu czarować kosztują ja wolę zacząć ich nawet i 5 albo i 20 jeżeli trzeba tego samego koloru na kanwie i je sobie ciągnąć w dół żeby nie marnować na niepotrzebne przeciągnięcia pod spodem te pracjaszki, tak bo one są po prostu o widzicie znowu zostawiam maleńki koniuszek który za chwilę yy, schowam a teraz sobie robię delikatnie na razie pierwsze Pierwsze pół krzyżyka to robię delikatnie, żeby nie wyszarpnąć, ale w tej chwili już na przykład mogłabym szarpnąć i ja już tego nie wyrwę, bo to już siedzi. O! I mój kolorek idzie tu, i kolejne oczko w tym kolorze leci o tutaj. I ja sobie zostawiam, idę dalej. Kolejny kolor to jest taki, znowu muszę zacząć nitkę. To jest właśnie to, że muszę zaczynać. Teraz będę korzystała z mojego organizera tego niciowego pako który mam, zobaczcie, tutaj mam na, o to jest ten, 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 o kolor, ten taki żółty, on nie jest żółty tak naprawdę, on tylko teraz przez kamerę się wydaje. O, muszę go wyciągnąć, dobra, ale wracając do naszych zalet parkowania, czyli tak, to, że ktoś powie, że przy parkowaniu się marnuje nici, że niepotrzebnie się je niszczy, y, tymi przyciągnięciami pod spodem, okazuje się, że to nieprawda, że to od Ciebie zależy, czy Ty będziesz chciała marnować te nici, czy, czy nie będziesz chciała. Kolejną zaletą parkowania jest to, że ja już naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz pomyliłam się w liczeniu. Jeżeli się mylę, to ja to od razu widzę. Od razu natychmiast, ja jeszcze daleko widzicie, nie zdążyłam odejść w prawą stronę swoimi krzyżykami, a ja już zwróciłam uwagę, że o pomyłeczka, cofaj, cofaj, i to jest natychmiastowa poprawka. Czyli zobaczcie, tak jak bywało, nie wiem, pewnie Wam się też zdarza. Jeszcze wtedy nie było tego, tej aplikacji cross Stitch Saga, i mi się zdarzało, że zapominałam, przegapiałam gdzieś jakieś oczko. Bo to wiecie, oczami na papierze się szukało, to tak różnie z tym bywało, nie? Natomiast, no, cross -stitch Saga, jeżeli się zaznaczy jeden kolor, no to one wszędzie widać i, i łatwiej, to na pewno cross Stitch Saga ułatwia. Natomiast, jeżeli ktoś wyszywa z papieru, to na pewno przegapiał oczka, denerwował się, że przegapił, że jakieś pojedyncze mu zostało niewyszyte, o Jezu, Jezu. No, ja tego przy parkowaniu nie mam, czyli ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz yy, przegapiałam jakieś oczka. Dalej, yy, kolejną zaletą mojego yy, parkowania jest to, że moje krzyżyki są naprawdę równe. Ja, jak wyszywałam kolorami, to czasami miałam takie krzywe, niektóre szerokie, niektóre wąskie. Z czego to wynikało? Z tego, że pod krzyżykami. Przeciągałam nić, żeby ją zakończyć. To po pierwsze. Czekajcie, muszę policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, to coś. Widzicie, o tu już mi coś nie pasuje. Już ja widzę, gdzie zrobiłam błąd. Zaraz to sobie poprawimy. Tylko zaparkuję tą nić. Tylko jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Czyli tak, krzywe krzyżyki wychodziły mi, gdy wyszywałam kolorami. Teraz przy wyszywaniu parkowaniem. Popatrzmy, tak, to jest ta nitka, powinna tu być, a jest inna, czyli ja od razu sobie to moi drodzy poprawiam. Biorę pustą igłę, poprawiam swój błąd. Wiecie, jak już wyszywasz długo taki duży obraz, to Ty już poznajesz te kolory, nie? To już Ty wiesz, gdzie jesteś, co robisz i tak dalej. Jeszcze sprawdźmy jedną rzecz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, tu się wszystko zgadza, czyli tu była moja pomyłka, jeśli chodzi o parkowanie tej nici. Ona mianowicie powinna być o jeden rządek niżej. O, tu powinna być. Ja ją sobie przestawię i jest ok. Idziemy dalej. Biorę teraz z organizera. Znowu muszę zacząć nitkę. I słuchajcie, krzyżyki są równiejsze, to po pierwsze, po drugie mam od razu całe pole haftu zahaftowane, ja już nie muszę nigdzie tutaj do, do góry wracać, czyli już nie naruszam tych o wyszytych, one już są spokojne, tak, ja już je zostawiam, ja już ich nie będę naruszała, trącała, przekrzywiała, żadnego przeciągania nitki, żeby je zakończyć pod spodem, tego nie robię, bo widzieliście jak kończę, nie wciskam już krzyżyków między te wyszyte, bo gdzieś tam jedno zostało przegapione. Tego już w przyparkowaniu nie ma. Po prostu nie ma. Czyli mamy zalety. Ja, wam, ja mam sobie te zalety tu wypisałam. Słuchajcie, po pierwsze, bardzo lubię obrazy, ale to już moje osobiste, prywatne upodobanie. Po drugie, mam ładny obraz. Od razu widzę zahaftowane pole haftu i od razu widzę równiutkie krzyżyki. Nic mi się nie przekrzywia. To są same zalety. Poza tym y y i nigdy nie przegapiam, nie przegapiam... Y krzyżyków, nie, nie mam przepuszczonych krzyżyków. Jeszcze jedną rzecz tu sobie wynotowałam, czekajcie, widzę, że aha, bo jest jeszcze coś takiego, jak y, panie, niektóre Rosjanki mówią, że one stosują tak zwaną leniwą parkowkę, czyli leniwe parkowanie, to znaczy wyszywają jeden kolor w obrębie dziesiątki, w obrębie kwadratu, tak? Ja tego nie robię, bo według mnie to to nie jest już parkowanie, bo jeżeli ja wciskam kolory między inne y, krzyżyki, już wyhaftowane, Chociażby w obrębie kwadratu nie trzeba więcej, no to ja już je naruszam. To to już nie jest dla mnie parkowanie, to jest dla mnie wyszywanie kolorami, to nic że w obrębie kwadratu. Dobra, ten kolorek sobie też pojedynczy krzyżyk to był, wyszyłam. Odstawiam na um, organizer igłę, biorę czystą, pustą igłę i biorę sobie ten kolor i lecimy dalej. No dobrze, moi kochani, to chyba wszystko. Bo z minusów parkowania. Um, Tutaj jest jeszcze tak, taką ważną rzecz, muszę powiedzieć. Często panie mówią o tym, że nie parkują, bo to, jest, bo to bardzo spowalnia ich pracę. No cóż, nie wiem, być może ja nie będę się tutaj kłócić, bo według mnie, co kto woli, co jest dla kogo ważniejsze, tak? Jeżeli dla ciebie jest najważniejszy pośpiech, bo, bo chcesz jak najszybciej wyszyć. No tak, no to, to być może, że parkowanie cię spowolni. Według mnie nie, ale dobra, to są kwestie dyskusyjne i to są kwestie bardzo, że tak powiem, prywatne i, i subiektywne w odczuciu. Według mnie, parkowanie mnie nie spowolnia. Ja teraz wyszywam bardzo wolno, bo ten telefon mi przeszkadza, bo nagrywam. Natomiast, kiedy jestem, mam swobodę ruchów, naprawdę robię to dużo szybciej. To raz. Poza tym, no dla mnie pośpiech nie jest aż taki ważny, ponieważ dla mnie ważny jest efekt tych równych krzyżyków, tak? To jest dla mnie kluczową sprawą. A nie, że ja wyszyję wielki obraz. Ten obraz, który teraz wyszywam, jest ym, pro, ym, to jest AHL -E pod tytułem The End of My Earth, czyli koniec mojej ziemi. Ja wydrukuję, ym, a może uda mi się wstawić obrazek na filmie, jak będę go montowała, ym, to wam pokażę, co wyszywam. Natomiast. Ym, dla mnie pośpiech nie jest kluczowy. Ja mogę go wyszywać chociażby jeszcze i 5 lat. Słuchajcie, mi się nigdzie nie śpieszy. No bo dokąd mi się śpieszy, donikąd. Czekajcie, muszę popatrzeć, gdzie jestem. Aha, to jest to. Muszę zobaczyć, gdzie wstawić na organizer, żeby mi się kolor nie zgubił. Dobra, czyli pośpiech. Być może dla osób, które cenią sobie pośpiech, to parkowanie nie będzie. Natomiast dla mnie nie, nie jest to kwestią, tak? Ja, ja nad tym nie, się nie zatrzymuję. Dobrze. Dalej, jeszcze, właśnie do minusów często wymienianych parkowania zalicza się to przeciąganie i marnowanie nici. No, ja tego nie robię, bo ja wypracowałam swoją własną zasadę, że nie przeciągam nici dalej niż o. No tak, 8 do 9 oczek. Oczywiście, że się nie będę tutaj zapierała, że tylko tyle, a, a jak o jedno więcej to już nie. Nie, bo jeżeli to jest pozostało mi ostatnie oczko na przykład ym, w bardzo, bardzo dużej odległości od pozostałych innych, no to ja przyciągnę tą nitkę. Ale powtarzam, to nie jest dla mnie kluczowe. O zakończyłam znowu ten kolorek, mogę go odciąć, wstawić na wstawić na o, na organizer. Dobra. I moi drodzy, to chyba by było wszystko z tego, co ja chciałam. Chciałabym jeszcze tak na koniec, przepraszam, że na koniec miałam to zrobić na początek, powiedzieć, że ta dziewczyna, od której zgapiam różne rzeczy, której, od której filmiku zaczęłam oglądanie po długiej, długiej przerwie, to jest nasza Polka, Sysia Bu, to jest jej nick taki. Ja ją znalazłam zupełnie przez przypadek, bo szukałam, słuchajcie, informacji na temat cross stitch sagi, a ona miała filmik wstawiony, więc to to. I wtedy zobaczyłam u niej tę taśmę papierową przyklejoną na, na hafcie. I jeszcze jedną rzecz chciałam was prosić wszystkich oglądających, tak, które tutaj czy którzy, nie wiem czy panowie też będą to oglądać. W każdym razie chciałabym prosić was, żebyście podpowiedzieli mi w komentarzach, gdzie znajdę informacje na temat jakiegokolwiek programu a naj, najchętniej aplikacji na Androida, bo mam taki tablet, tak, z Androidem. Który pozwoli mi wyszywać PDF-y, bo ja mam dużo wzorów Golden Kite i mam już przygotowany Golden Kite marzenie moje takie, ale on mi nie wchodzi na cross stitch sagę. Kiedyś, kiedyś, Joasia Turczyn, pozdrawiam Cię, Joasiu, podejrzewam, że będziesz to oglądała. Przerobiła mi jednego Golden Kite'a na XSD, na ten format przystosowany do Sagi, i ja go mam, ja go, ja go wyszyję. Jeżeli ja nie znajdę żadnej innej aplikacji, z której mogłabym korzystać, wyszywając Golden Kite w formacie PDF, to ja wyszyję ten, którym Joasia mi przerobiła 4 lata temu, bo on jest cały czas piękny. Tak? To nie jest tak, że on mi się przestał podobać, ale po prostu wpadło mi w oko coś innego. Wiecie, jak to jest, człowiek zobaczy i chce już. Może jest jakiś program, o którym ja nie wiem. Chciałabym wyszywać Golden Kite, bo wiecie co, na Pattern Keeper próbowałam mojego Golden Kite'a sobie y, zainstalować, w, no ściągnąć, a on chciał ode mnie hasło, no skąd ja wezmę, przecież wiecie, że nie mam tego hasła, no co ja będę wam czarować. To są moje gdzieś tam zassane sprzed laty jeszcze zdobyczy z internetu. To nie są legalne wzory. Zaraz mi, uwaga, uwaga policja na YouTube, a. zaraz przyjadą i mnie aresztują. Dobrze, moi kochani, jeżeli mi pomożecie z tymi PDF-ami, to będę Wam bardzo wdzięczna. Na pewno podziękuję tu publicznie w filmiku. Natomiast w tej chwili to chyba wszystko z mojej strony. Jeżeli coś mi się jeszcze przypomni, to powiem w następnym. Czyli według mnie, parkowanie ma same zalety, minusy znalazłam dwa, z czego jeden obaliłam. A drugi pozostawiałam, pozostawiam w wątpliwości, ponieważ nie jestem przekonana, czy rzeczywiście parkowanie spowalnia wyszywanie. Może na początku tak, bo to zanim się człowiek nauczy, ale potem to już według mnie nie. Dobra moi drodzy, to chyba wszystko z mojej strony na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i jeszcze podziękuję Wam mocno za wszystkie miłe komentarze. Słuchajcie, wzruszyłam się, naprawdę wzruszyłam się. Był tak ciepłym przyjęciem z Waszej strony. Jesteście prze kochane. Dostałam zapału, wyrosły mi skrzydła u ramion, będę nagrywała, będę wymyśliła nowe, wymyślała, przepraszam, nowe tematy do nagrywania, o których chciałabym wam opowiedzieć. Więc dziękuję jeszcze raz i do następnego razu. Cześć.